Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Nazywam się Bartosz Szydłowski. Przedstawiam Państwu profesora Piotrka Augustyniaka. Dobry wieczór. Tak. Również chciałem powitać naszego specjalnego gościa, profesora Andrzeja Ledera. Witamy serdecznie. Zanim dojdziemy do głównego punktu programu, to chwilę wyjaśnienia, wstępu, głównie dotyczącej pewnej intencji, jaka nam towarzyszy, rozpoczynając cykl stały, który mam nadzieję się będzie rozwijał, czyli cykl filozofujący, cykl sztuki myślenia w teatrze. Zaczynając tą pracę jako artystyczny Teatru Słowackiego, przede wszystkim myślałem o tym, żeby jak najbardziej poszerzać kontekst pewnej odpowiedzialności. Bo odpowiedzialność dzisiaj jest kluczowym słowem do tak naprawdę zrozumienia funkcji i roli artysty lub miejsca artystycznego. Używamy wszelkich sposobów, nie tylko tych danych i umiejętności warsztatu teatralnego, ale tych, którymi może dysponować jedno z głównych gmachów teatralnych, głównych gmachów instytucji kultury w Krakowie. I chcemy budować szerokie środowisko ludzi, którzy myślenie i sprawy, które nas wszystkich dotyczą, traktują na tyle poważnie, że chcą się wymieniać ze sobą swoimi opiniami. Wydaje mi się, że to jest szczególnie ważne już nie tylko w tym czasie, ale w ogóle jakąś jest to sferą zaniedbania, że my w pewnej chwili uznaliśmy, że sprawy oczywiste można uznać za oczywiste, zostawić i po prostu przechodzić do porządku dziennego. A wydaje się jednak, że również teatr jest miejscem nieustającego powtarzania, gestu powtarzającego się. Niech ten gest powtarzający dotyczy również powtarzania się pewnych pytań, które potrafimy wyrażać wprost między sobą. Analizy, dyskusji, dialogu, sporu, który mam nadzieję ta scena będzie świadkiem. I Państwo również jako nowa też społeczność, którą budujemy wokół teatru, miejsca, które będzie się zajmowało sprawami, wydaje mi się, fundamentalnymi tak naprawdę. Piotrze, no, może od Ciebie dwa słowa w tej chwili. No, proszę Państwa, to jest dla mnie szczególna chwila, bo od dłuższego czasu funkcjonując w przestrzeni uniwersytetu, no, miałem takie wyraźne poczucie, że filozofia się w przestrzeni uniwersytetu nie mieści i że myślenie, którym jest filozofia, że ono domaga się również przestrzeni mniej jednoznacznych. Poznając Bartka Szydłowskiego, to oczywiście konfrontowałem się wytrwale z tym, co jest, no, takim, można powiedzieć, hasłem twojej pracy, czyli że trzeba dbać o higienę myślenia. Więc to tutaj się gdzieś spotkaliśmy i spotkaliśmy się właśnie z taką intencją, żeby spróbować zbadać tę granicę pomiędzy teatrem, który daje do myślenia, i filozofią, która chce jakoś pobudzać również emocje i chce, no, zapładniać rzeczywiście intelektualnie, tak jak było od jej początku. Więc intencja jest bardzo patetyczna, wracamy do źródeł europejskiej kultury, tam gdzie filozofia i teatr ze sobą współżyły. Do starożytnej Grecji, ale oczywiście bez jakiejś zewnętrznej stylizacji, bez jakiegoś niepotrzebnego przebierania trochę, się trochę kostiumy. Tej stylizacji będzie dzisiaj. Także. No troszkę będzie. Także chcielibyśmy otworzyć tę przestrzeń, tak jak Wyspiański mówił, że mamy scenę otwartą, scenę szeroką, no i chcielibyśmy na tej scenie, żeby zagościła również myśl o sprawach, które są, no, ważne żywotnie i egzystencjalnie dla nas wszystkich, bo tutaj nie chcemy uprawiać abstrakcyjnego dyskursu, tylko chcemy docierać myślą do fundamentu tych problemów i tych różnych trudnych spraw, z którymi się wszyscy mierzymy na co dzień. Więc trochę będzie o Polsce, trochę będzie o świecie, trochę będzie o sztuce. Zobaczymy, jak poniesie nas ten nurt, a dzisiaj zaczynamy od Zbudź się Polaku i wyzwól się człowieku, czyli zaczynamy od fundamentalnego pytania o to, na ile człowieczeństwo w Polaku jest żywe, jest przebudzone, no i co zrobić, żeby je bardziej przebudzić. Dodatkową informacją jest również to, że tak naprawdę ten cykl jest bardzo ściśle związany, przynajmniej taka jest intencja nasza, z myślą i postawą Stanisława Wyspiańskiego. Jak Państwo wiecie, otworzyliśmy ten sezon projektem Wyspiański Wyzwala,
wywołując właściwie ducha Stanisława Wyspiańskiego jako tego, który będzie patronował wielu pytaniom, które chcemy stawiać w teatrze. W tym roku robimy Wyzwolenie i wokół Wyzwolenia w ogóle postaci Konrada te wszystkie nasze spotkania będą krążyły. One mają wzbogacić też sam program teatru, dodatkowo go naświetlić, zbudować jakieś dodatkowe ścieżki kojarzeń. To jest dosyć istotne. Ale ja chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o tym, że Piotr nie jest takim zwyczajnym do końca filozofem i pewnie dlatego trafił do teatru. Mnie zainspirowało do stworzenia też tego cyklu między innymi to, że z dużym zainteresowaniem obserwowałem ten kij w mrowisko, jaki Piotr Augustyniak włożył, przeprowadzając wywiad z księdzem Józefem Tischnerem. Państwo doskonale pewnie wiecie, jak sprawa się miała. Otóż może powiesz, jak to wyglądało? Bo... Znaczy, no dzisiaj dowiedziałem się, byłem w Upusznej na spotkaniu rodzin Tischnerowskich, gdzie brat profesora Tischnera mnie zaprosił i dowiedziałem się, że właśnie wielki skandal wywołałem w środowisku krakowskim. No, się objawiał głównie milczeniem tak naprawdę z każdej strony, jak to w Krakowie, znaczącym. Natomiast no, myślę, że długo by opowiadać o kulisach, o motywach, dla których to zrobiłem. Natomiast na pewno zdałem sobie w pewnym momencie sprawę, że od wielu lat praktykując hermeneutyczną lekturę tekstów, że przecież ja tak naprawdę obcuję z pewnymi duchami, że to wszystko można nazwać filozoficznymi dziełami, dziadami, to co robi hermeneuta. I też pomyślałem o tym, że teatr może byłby lepszą scenerią niż prasa codzienna ogólnopolska do kontynuowania tego typu performatywnych działań. No właśnie, ja idąc za tą inspiracją, postanowiłem dzisiaj Piotra wystawić na próbę i zaczniemy od seansu spirytystycznego i będziemy wywoływali wspólnie ducha Stanisława Wyspiańskiego, z którym Piotr, jeśli się nam uda to zrobić, przeprowadzi podobny wywiad, jaki zrobił z Józefem Tischnerem, tak? No to był wywiad pośmiertny, którego mi Tischner udzielił. Nie, znaczy po prostu skomponowałem rozmowę o współczesnej Polsce. No jednak paranoja. Zadając pytania tekstom Tischnera, natomiast ubrałem to w formę literacką wywiadu, rozmowy. No i to się ukazało w sierpniu w Gazecie Wyborczej. Także spowodowało lawinę dyskusji, bo diagnoza Tischnera była dosyć bezlitosna dla tego pejzażu, który się rozwija w tej chwili w Polsce, więc tym bardziej spowodowało to w sumie personalne ataki na samego Piotra, który dotknął jakiejś świętości podobno i tak dalej, i tak dalej. Ale dla myślę, mnie... że idźmy w tym kierunku. No ja, dla mnie to był w każdym razie na tyle mocny gest performerski, proszę Państwa, tak, że spróbujemy go w tej chwili kontynuować. Jestem przygotowany teatralnie. Pomóc Ci? Dobrze. Dyrektor bierze sprawę w swoje ręce. To jest oryginalny, spirytystyczny sposób. Włożę mikrofon. Tak, proszę. Jesteś pewny? Tak, spróbujmy. Dobrze. To zaczynamy w takim razie. Proszę o tusz. Jest!
Stanisław Wyspiański we własnej osobie. Witajmy, powitajmy serdecznie, bo na pewno jest tremowany. Pozwólcie Państwo, że dwa słowa wyjaśnienia, bo na pewno jest pan Stanisław Wyspiański w szoku, gdzie się znalazł, bo za jego czasów w tym pomieszczeniu to była dom machin to się nazywało, to nie było sceny. Panie Stanisławie, w tej chwili wiszą tu reflektory, jest nowocześnie, wszystko jest przygotowane do wystawiania sztuk, a tak naprawdę wcześniej była tu wielka elektrownia, która napędzała światło elektryczne na główną scenę. To zostało przebudowane po wojnie. Panie Stanisławie, dla ułatwienia dzisiejszego wieczoru i zadania, które przed Panem stoi, ja wyjaśnię, na czym polega używanie tego urządzenia. Jest mikrofon, on nagłaśnia. Proszę mówić do tego, dobrze? Dobrze. Ja chciałem się jeszcze przywitać serdecznie. Dziękuję, dzień dobry. Piotr Augustyniak. Bardzo mi miło. Proszę mikrofon. Dobry wieczór. Witam Pana na deskach Teatru Słowackiego. Ja jestem ogromnie poruszony tym, że tu się Pan pojawił. Znaczy, Bartosz mówi mi, żebym przygotował jakieś pytania. Przygotowałem, no ale szczerze mówiąc nie sądziłem, że się to uda. Ale jest, więc... To może, żeby jakoś mógł opanować własny szok i wstrząs, to poprosiłbym Pana o to, żeby zgodził się Pan coś powiedzieć na przywitanie współczesnym Polakom. Warchoły to wy. Wy, co liżecie obcym wrogom podłoże. Co czołgacie się u obcych rządów. Całujecie najeźdźcom łapy, uznając w nich prawowiernych wam królów. Wy, fagasy i lokaje, którzy wyciągają dłoń po pieniądze wydarte tej ziemi, której nie wolno grabić. Warchoły to wy, co się nie czujecie Polską. Ja najmocniej przepraszam, ale ja nie zdawałem sobie sprawy, że pan się tak jednoznacznie opowiada po jednej ze stron polsko-polskiego sporu współczesnego, politycznego. Wie pan, to jest trochę problem i dla mnie i dla Bartosza, bo my tu mamy z założenia wieczór apolityczny. Mój umysł uchyla się od małostkowości i szybuje tam, gdzie ty nie sięgasz twoim rozumem. Czyli rozumiem, że pan nie mówi ani z lewej perspektywy, ani z prawej, ani z liberalnej, ani z konserwatywnej, tylko że no, formułuje pan diagnozę, no, powiedzmy ogólną i metapolityczną. Ale wie pan, nie boi się pan, że i tak pana zmanipulują? Mogą mnie stemplować markami, jakimi kto chce. I znaczki na mnie nakładać pocztowe, jakie kto chce. I jacy są oszuści, mogą mnie kraść i brać z moich skrzyń i komór. Ja jestem wolny, wolny, wolny i nie dosięgnie mnie nikt. Proszę Państwa, wydaje mi się, że pan Stanisław jest trochę wzburzony sytuacją w kraju, dawno tu nie był. Więc może przejdźmy do czegoś, co jak słyszałem, bo takie słuchy mnie doszły, pana bardzo ucieszyło. To znaczy, chodzi mi o dzisiejszy wieczór Sztuka Myślenia, cały cykl, który inicjujemy dzisiaj w pana teatrze i chcielibyśmy bardzo panu zadedykować. Dla mnie myślenie jest powietrzem. Do lotu. A, stąd widzisz, żem artysta. No widzę, że artysta, zresztą... Wiem to od dawna i wolny artysta oczywiście, ale jednak bardzo, bardzo zaangażowany w sprawy bieżące, a szczególnie w polskie sprawy. Wie pan, to dzisiaj znowu stało się bardzo modne być zaangażowanym w polskie sprawy, więc jest pan znowu na fali. Co jakie parę staj lat, co wiek
Zjawia się człowiek, który nie może znieść niewoli narodowości. Wy chcecie ze mnie uczynić niewolnika patriotyzmu. Dlaczego? Wy macie poczucie niewoli, poddania i uległości, a ja nie. No ale czy to oznacza, że pan się dystansuje od idei narodu? Znaczy, że to może w ogóle, ja bym tak prowokacyjnie zapytał, to może pan w jakimś sensie nie czuje się Polakiem? Znaczy, to byłoby bardzo w sumie zabawne i sensacyjne powiedzieć wyspiański lewak. A, ty jesteś z tych, co wszędzie szukają Polski. W każdym dziele sztuki, w każdym zdaniu, co zawiera piękność i myśl głęboką, a niepokojącą. Ja wiem, czego ty chcesz. Że Polska ma być mitem. Mitem narodów. Państwem nad państwy. Prześcigającym wszystkie, co są. Republiki i rządy. Niedoścignionym marzeniem. Wie pan, no niezupełnie. Znaczy, ja generalnie to się boję takiej Polski, o której pan mówi. I proszę wybaczyć taką śmiałość, ale wydaje mi się, że to raczej pan się kojarzy z taką patriotyczną, jak, nie wiem jak to nazwać, nostalgią. A teraz mówi pan tak, jakby jednak panu coś w tym nie pasowało. Proszę to wyjaśnić. To, co jest mi wstrętne i nieznośne, to robienie Polski na każdym kroku i codziennie. To manifestowanie polskości. Bo to tak wygląda, jakby Polski nie było. Jakby Polaków nie było. Jakby nawet ziemi polskiej nie było. I trzeba było tylko wszystko pokazać, jak srebra stołowe. Przepraszam. I udawać, po co, na co. Bez manifestacji wszystko jest i ziemia, i kraj, i ojczyzna, i ludzie. No tak, ale ciepła woda w kranie też jest, prawda? Ja się zastanawiam, być może, że pan się jeszcze nie zorientował, że, no, że jednak większość Polaków jakiś czas temu odrzuciła takie myślenie i że dzisiaj chce rozumieć i kultywować swoją polską wyjątkowość, nie wiem, czuć patriotyczną dumę. Tracimy na tym, że niepotrzebnie wyrobiliśmy w tylu ludziach poczucie narodowości. A oni, nie mając charakteru, nie wiedzą, co z tym czynić. Nie, no ja myślę, że dobrze wiedzą. Znaczy, że powiedzą panu, że oni ocalają swoją polską tożsamość, znaczy, która jest cały czas podważana, zniszczona, kwestionowana na różne sposoby. Czy wie pan, rozbiory, czy okupacja, no tego to pan oczywiście nie pamięta, ale kapitalistyczny wyzysk, jakiś neokolonialny drenaż, dużo się dziś o tym mówi, no i tego typu sprawy. Nie przez wojny, nie przez klęski i porażki, bo te się dadzą zmienić, bo to są chwilowe rzeczy, bardzo chwilowe. To my przyczyną, że się gdzieś zagubił naród. Że pozwalaliśmy w tej sprawie namyślać się byle komu. A Polak jak zacznie gadać, to ze słabą głową przegada wszystko. Powinien być ze zamkniętą gębą i nie filozofować, by nie przefilozofować Polski, bo tak się gubi naród. Ja się może zwrócę do państwa, bo mam takie wrażenie, że te wywody pana Stanisława są nieco zawiłe, więc ja powiem, jak ja je rozumiem. Znaczy, myślę, że chodzi o to, że im my więcej gadamy o Polsce, o polskości, o polskim narodzie, tym bardziej to wszystko staje się fikcją, albo może nawet jeszcze coś innego, że w ten sposób zaklinamy i ukrywamy przed sobą pewną społeczną fikcję, która nas otacza.
Ja myślę, proszę Państwa, że to bardzo jest w sposób zawiły powiedziane, ale to całkiem jest ważna myśl. Ciebie to drażni, że jestem rozumiany. Niejako pomimo mnie, mimo mojej niejasności. Czy nie, znaczy zupełnie, znaczy jestem źle rozumiany, znaczy ja panu zazdroszczę, tak? No bo piszę książki, prowadzę wykłady i ja chętnie bym dowiedział się, jak się coś takiego robi. Nie, dobrze, wolne żarty, żarty na bok. Chciałbym pomówić jeszcze o czymś innym, bo my dzisiaj naprawdę mamy w Polsce sytuację dramatyczną. Znaczy mamy jakiś drastyczny rozłam społeczny. Mówi się o dwóch wrogich sobie plemionach, które się nienawidzą, zwalczają. Niedługo będziemy mówić pewnie o dwóch narodach, dwóch społeczeństwach. Jak pan myśli, czy w takiej sytuacji jest jeszcze coś, co nas ze sobą łączy? Jakieś wspólne sprawy, jakieś wspólne Polakom dążenia, czy wspólne wartości? Czy w ogóle te, które uważaliśmy za wspólne, pozwoliły powołać wspólność? Czyśmy właściwie mieli jakieś rzeczy wspólne? Chyba akcesoria i godła. Te rzeczy, które nam są wspólne, są nam przeszkodą w zbliżeniu się, bo urastają do rangi widma. Czyli, że flaga i święto flagi jest teraz coś takiego, i hymn, i polska reprezentacja piłkarska, słyszał pan, a jakich skoczków mamy, narciarskich, również oni, i polski papież, ten, który bardzo, bardzo często pana cytował, przynajmniej w młodości. Co, że to wszystko, o czym mówię, że to jest jakaś, że to są jakieś fetysze wszystko, tak? Czy jakieś symulakra? Znaczy, mnie bardzo zależy na odpowiedzi z pana strony. Jak my w takim razie mamy się w tej Polsce zrozumieć nawzajem? I jak my mamy się ze sobą zgodzić? A po co wam zgoda potrzebna? Jedynie niezgoda coś z was jeszcze wytwarza. Z was, którzy jesteście niczym. 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 Nienawidzimy się wzajem. I to nie jest jeszcze nasze najgorsze złe. Niemal to jest nasze najlepsze. Chciałbym... Chciałby pan określić to, co mówię, jako optymistyczne pojęcie nienawiści. Otóż mam optymistyczne pojęcie nienawiści. Znaczy, znowu niezupełnie takie są moje intencje. Znaczy, ja chciałbym pana zapytać raczej, skąd jest w panu tak dużo takiego bardzo gorzkiego pesymizmu? Znaczy, wie pan, ja myślę, że w tym całym polskim szaleństwie, które nas otacza, no i jest przecież wciąż wielu myślących, naprawdę myślących ludzi. Niech pan spojrzy tutaj. Już ich widzę, już ich znam. Umieją paplać. Wszyscy. Stracili więc właściwą wagę słów i słów właściwe znaczenie. Wszyscy są przewidujący. Zgadują. Poznali. Pogłębili duszę narodową. I już ją wzięli dla siebie. I mają ją dla siebie. I w sobie. No. Niech żyje partia. No to partyniactwo, to się zgadzam akurat. Bezmyślność i pustosłowie, no to akurat też. No ma pan rację. No z tą społeczną fikcją nie wiem do końca, jak jest, ale... Ale proszę państwa, no, wydaje się, że to tak właśnie dzisiejsza Polska wygląda, oglądana oczami Stanisława Wyspiańskiego. Czy chciałby pan coś dodać jeszcze do tego? Jesteście podobni ludziom, co śpią. Ludziom, których duch błądzi, a tylko ciało ciepłe dycha.
wy śpicie. Jesteście ciałem, które decha, które wdecha powietrze, wchłania napoje i jadło, ciałem, które płodzi, rozwija się i gnije. Tu wasz kres. Więc śpijcie. No, czy mam przez to rozumieć, że już nie będzie nam pan chciał więcej w tym spaniu przeszkadzać? Tak. Dochodzę do przekonania, że milczenie jest złoto. Proszę państwa, Stanisław Wyspiański. No to po takim wprowadzeniu to trudno jest przez 40 minut prowadzić wykład filozoficzny, czyli gadać w zasadzie, no ale jednak podejmę to zadanie. Ponieważ Stanisław Wyspiański zakazał polskim filozofom wymądrzania się i opowiadania o swoich przemyśleniach, to ja zacznę od filozofa niemieckiego. To jest zawsze pewniejsze. No, takiego niemieckiego, że żydowskiego pochodzenia, mianowicie Waltera Benjamina. Filozof niemiecki żydowskiego pochodzenia Walter Benjamin napisał w strasznych latach 30. zdanie, które będzie taką osią spinającą rozważania, do których ta rozmowa, która tutaj się odbyła, jest bardzo dobrym przyczynkiem i czy też one są bardzo dobrym dopełnieniem tej rozmowy. Zdanie brzmi, nie ma epok upadku. Wydaje mi się, że ono jest krótkie, więc tak nie wybrzmiewa, powtórzę. Nie ma epok upadku. To jest bardzo dziwne zdanie w gruncie rzeczy, dające do myślenia, bo już sam fakt, że sformułował je Benjamin w latach 30., epoce, która z wielu różnych względów, dzisiaj o tym nawet więcej wiemy niż wówczas, była epoką no, dość strasznego upadku, daje do myślenia. Napisał to zdanie w Paryżu na dodatek, dokąd uciekł w 1933 roku po dojściu Hitlera do władzy z Niemiec, z wiadomych przyczyn. Wpisał je w taki zbiór swoich myśli, który nazywa się Paryskie pasaże i dotyczy XIX wieku, epoki wielkiego triumfu burżuazji paryskiej, francuskiej. Nazwał też jedno ze zdań, które tam się znajduje, Paryż, stolica XIX wieku. Ale jednocześnie epoka, szczególnie ten okres fin de siècle, jałowienia idei. Na to bardzo zwracała uwagę Hannah Arendt, która mówiła o tym, że była to epoka czarnego ducha nudy. Taka epoka, w której wszystko, co na początku XIX wieku było jeszcze żywe, przede wszystkim wspomnienia rewolucji, zamieniło się właśnie w pewien rodzaj nudy, przerywanej momentami ekscytacji. W tych swoich rozważaniach o XIX wieku, epoce dość upadłej z perspektywy co najmniej myśli, a snutych w 30 latach, epoce dość upadłej chociażby z przyczyn tego, w jaki sposób wielkie ideologie XIX-wieczne, nacjonalizm i komunizm się ujawniły w tej epoce.
Benjamin pisał też o XVII wieku. Mówił, moje rozważania dotyczące XIX wieku są kontynuacją przemyśleń, które wcześniej zawarłem w książce o dramacie żałobnym w Niemczech, XVII-wiecznym, który to szczególnie właśnie w obszarze języka niemieckiego był też XVII wiek epoką upadku. Niemcy zaczynają ten wiek od wojny 30-letniej, 1/3 mniej więcej ludności ginie, a może więcej, nikt tego nie wie dzisiaj. Wychodzą z tej epoki kompletnie rozbite w stanie głębokiej kulturowej zapaści. Benjamin znajduje w tym okresie znowu pewien rodzaj jałowienia, takiego zasychania tego, co czyniło żywym wcześniejszą epokę. Wcześniejsza epoka to była epoka wielkiego sporu religijnego, jak wiadomo, XVI wiek i potem początek XVII to jest okres wielkich wojen religijnych w Europie, pomiędzy głównie różnymi formami protestantyzmu a katolicyzmu. I właściwie po wojnie 30-letniej ten spór zanika. To jest ostatnia wielka wojna religijna w Europie. Sam Walter Benjamin, który w ten sposób pisał o różnych bardzo trudnych epokach w historii Europy, niby optymistycznie mówiąc, że nie ma epok upadku, nie udźwignął tej myśli. Jak pewnie Państwo wiecie, ale ja o tym opowiem, kiedy Niemcy najechali Francję, uciekał na południe, najpierw do wolnej strefy, ale tam się też nie czuł bezpiecznie, próbował przekroczyć granicę do Hiszpanii, potem chciał się przedostać do Portugalii, dojechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie byli jego koledzy Adorno i Horkheimer. Na granicy hiszpańskiej odebrano mu paszport. Doszedł do wniosku, że to już jest koniec i się zastrzelił w nocy. Okazało się, że rano miano mu ten paszport oddać. Można się zastanawiać nad tym, jaki sens trzeba nadać temu dziwnemu zdaniu. Nie ma epok upadku. Ja zaproponuję taką interpretację, która wiąże się przede wszystkim ze związkiem języka, myślenia, figur myślowych, imaginariów, czyli pewnych pól wyobraźni, z czymś, co można by nazwać rzeczywistością, chociaż tę rzeczywistość zawsze bardzo trudno uchwycić. Otóż epoki upadku to przede wszystkim epoki, w których pojęcia, którymi operujemy, te języki, którymi operujemy, czy te opowieści, a także figury, które przywołujemy, sposób przeżywania, wartościowania rzeczywistości, czy też tego, co nam się jawi jako rzeczywistość, nie oddają sensu tego, co się dzieje. Jak gdyby całe imaginarium, w którym żyjemy, nie skleja się z jakąś realnością. Ta metafora odklejania się jest o tyle dobra, że to jest właśnie trochę tak jak jakaś taka tapeta, która się odkleja, albo jakiś taki rozłażący się konstrukt. Tworzy się takie wrażenie pewnej groteski, pewnej niewczesności, dziwności często, absurdalności. Ale nie umiemy znaleźć słów, które by te dziwne wrażenie oddawały. Te słowa, którymi operujemy, ciągle należą do tych języków, które jeszcze niedawno wydawały się absolutnie adekwatne, które wydawałoby się opowiadały świat takim, jakim on jest. A nie, właśnie odklejają się jak stara tapeta od ściany. Dlaczego nie możemy znaleźć tych słów, które by pozwalały w jakiś sposób przykleić? W
Wynika to z tego, że nasza zdolność postrzegania wydarzeń i procesów ciąży ku tym pojęciom, tym figurom, tym narracjom, fantazmatom, to jest pojęcie psychoanalityczne, którego czasem używam, które rządzą naszą wyobraźnią. To jest takie ciążenie, które powoduje, że nawet jeżeli coś nam się wydaje, że postrzegamy, to słowa, ale nie tylko słowa, myśli, uczucia, sposoby reagowania, pewne praktyki, zachowań, które się pojawią, będą jak gdyby zbaczać ku czemuś, co już nie pasuje do tego, co się jawi. I wtedy właśnie pojawia się to uczucie, to jest coś nie tak. To jest jakoś absurdalne. To jest jakoś dziwne. Pierwszym, który to uchwycił, nie był Benjamin. Pierwszy, którym to uchwycił w każdym razie w nowożytnej tradycji, był Fryderyk Nietzsche, który w swoim znanym i wielkim eseju o narodzinach tragedii z ducha muzyki pisał o tym, jak Eurypides w momencie, kiedy spotkał się z tragedią grecką, tą tragedią Sofoklesa i Sylosa, miał poczucie, że coś to w ogóle nie chodzi, że coś tu się nie klei, że absurdalne to jest jakieś, że jest niewspółmierność uczuć do wydarzeń, sądów moralnych do tego, co się dzieje. I że ta niewspółmierność była właśnie tym momentem upadku Aten. To poczucie niewspółmierności, rozpadu pewnego imaginarium, którego używamy, jest wyczuwalne, jest często właśnie związane z tym, z taką groteskowością rzeczywistości, ale my nie potrafimy wypełnić tego czymś nowym. I tkwimy w takiej dziwnej rzeczywistości. Co miałoby być tym realnym, które wymagałoby opisania? Realne są te procesy i wydarzenia, które nie znajdując sobie miejsca w porządku nazywania, niedostrzegalnie zmieniają całkowicie warunki, w których przebiega ludzkie życie. To, co jak gdyby powoduje, że żyjemy inaczej, jednocześnie starając się to nazywać i praktykować w dawny sposób. To w każdym momencie życia zaczyna się jawić. I ten moment takiej niewspółmierności wraca. I właśnie to są te momenty, które Benjamin nazywa epokami upadku, których nie ma. A dlaczego ich nie ma? To do tego jeszcze zaraz wrócimy, ale wydaje mi się, że tutaj pasuje ten termin sen, śnienie, ten cały klimat, który jest niesłychanie obecny w wypowiedziach Wyspiańskiego i w całym dramacie wyzwolenia. Klimat uwięzienia w koszmarnym śnie. Bo wydaje mi się, że jedną z rzeczy, które są bardzo wyraźne w tym dramacie, to jest właśnie taki rodzaj uwięzienia w koszmarnym śnie, z którego nie można się nijak wyzwolić. Niby się wyzwalamy, bo mówimy, to jest wszystko sztuka, to jest dramat, który wystawiamy. Tu nie, to jest ciągle to samo. To jest ciągle coś, sen, który wraca i śnimy go w taki sam sposób. Nawet jeżeli wiemy, że to jest sen we śnie albo teatr w teatrze. Możemy skonkretyzować to pytanie. Na czym polegał ten rozdziew pomiędzy śnieniem, czy tymi odklejającymi się od ściany tapetami dawnych imaginariów, a tym czymś realnym?
W opisie Benjamina w XVII wieku, po wojnach religijnych i pokoju westfalskim, następuje taki okres władzy dworów, książąt i królów, pewnej nowej suwerenności, która ma wymusić pokój, ale która w ogóle nie wie, po co jest w pewnym sensie. Suwerenność jest dla suwerenności. To jest ten moment, kiedy Hobbes tworzy ideę Lewiatana, władzy państwa, która właściwie służy tylko temu, żeby ludzie się nie zagryzali wzajemnie. Tak naprawdę idea wielkiej pasji religijnej odchodzi. Nikt już nie ma takiej pasji. Wojny religijne wyniszczyły to. Ale nic innego się nie pojawiło. Wykwit baroku przykrywa ten moment w kulturze europejskiej, ale tak naprawdę pod spodem zaczyna organizować się porządek myślenia celowo racjonalnego. Tego, który ujawni się jako oświecenie. Tego, który ujawni się jako rodzący się kapitalizm. I to będzie przewodzenie, które pojawi się jako rewolucja francuska. W XIX wieku przesycona i trawiona gorączką kultura paryskiego, berlińskiego czy wiktoriańskiego mieszczaństwa kryła rozwój cywilizacji przemysłowej, a także masowej partycypacji w polityce, tego, że masy stają się głównym podmiotem politycznym. Tego oczywiście bracia Goncourtowie, piszący swoje pamiętniki, nie widzą. Tego nie ma w ich opowieści. Ale to się dzieje na obrzeżach tego świata, w którym te wszystkie kraje żyją. Ta realność, która się wykluwa, to jest cywilizacja masowa, cywilizacja przemysłowa, a przede wszystkim rodząca się wojna przemysłowa. To, co określiło początek XX wieku. I to jest przebudzenie. Pierwsza wojna światowa, potem druga wojna światowa. Erich Hobsbawm mówi, że to była jedna wojna w gruncie rzeczy. Więc każda epoka upadku w gruncie rzeczy przykrywa coś, co jest nowe i co przyjdzie. Ale jednocześnie jest niesłychanie trudno to zobaczyć. Nie wiemy, co to jest. Można zapytać, dlaczego te epoki upadku, których nie ma, a nie ma ich dlatego właśnie, że przykrywają coś, co nadchodzi. Że są w gruncie rzeczy zwiastunami tego, co będzie nowe. Dlaczego one trwają tak długo? Otóż XIX-wieczna wyobraźnia, w której ciągle żyjemy, o tym poniekąd właśnie opowiadam, przyzwyczaiła nas do myśli, że procesy historyczne mają charakter w istocie progresywny, że są procesami rozwoju. Potem po rozpoznaniu dwudziestowiecznych katastrof pojawiła się taka myśl, no dobra, czasami coś się nie udaje, jakaś katastrofa się zdarzy, właśnie, no to mamy taki ząbek. No i potem wraca wszystko do... Był ząbek nazizmu, potem był ząbek komunizmu, był ząbek tam czegoś, kolonialnych różnych nieprzyjemności, ale wszystko potem, jak wiadomo, dobrze się skończyło po 89 roku. Ale to, co wydaje mi się tak naprawdę tłumaczy trwanie tego rodzaju epok, to to, że historia jest sceną procesów regresywnych. Znaczy takich procesów, w których nie rozwój, ale zwijanie się pewnego świata jest podstawowym źródłem zjawisk. Zmiana związana z wyczerpywaniem się pewnej formacji nie prowadzi od razu do wyłonienia się nowej. Wpierw następuje wypróbowanie wszystkich mechanizmów, wszystkich figur, wszystkich możliwości,
które tkwią jeszcze w tej starej formacji. Jakby tu jeszcze pobyć sobą, tak bym powiedział. Jakie można znaleźć sposoby na to, żeby tak się nie wycofać, mówi ta stara formacja. To dostosowywanie się psychoanaliza nazywa przemierzaniem fantazmatu. To znaczy takim wypróbowywaniem wszystkich możliwości, które w pewnej wyobrażonej rzeczywistości tkwią. A może da się w taki sposób? A może tutaj? A może to jest jeszcze prawdziwe? Przecież o tym zapomnieliśmy, ale mamy to, mamy. Regresywność tego wiąże się z tym, że zwykle to przemierzanie polega na odchodzeniu od bardziej skomplikowanych form tworzenia zjawisk, kultury, języków, dyskursów czy zachowań społecznych również do takich wcześniejszych, tych właśnie dawniejszych, tych bardziej zapomnianych, wydobytych jakby z otchłani przeszłości. I w tym sensie lata 30. są bardzo dobrym przykładem tego, nie dość przemyślane do dzisiaj lata 30., jak społeczeństwa europejskie po szoku I wojny światowej wydobywały różnego rodzaju formacje, które były wcześniejsze, jakby próbując się dopasować. Faszyzm jest właśnie tego rodzaju formacją. Te poszukiwania i ta niewczesność, trzeba dodać, może być niezwykle płodna i ciekawa w sensie artystycznym czy formalnym. Rozdziew, groteska, pewnego rodzaju opóźnienie, dystans i ironia. Pasja, jałowa pasja. To są wszystko zjawiska, które artystycznie pracują niesłychanie mocno. Dlatego często takie epoki są bardzo płodne artystycznie. Wiemy o tym, że barokowa sztuka jest niesłychanie silna. Podobnie schyłek XIX wieku to jest bardzo twórcza epoka. Intelektualnie również pierwsza połowa XX wieku, chociażby w obszarze, który tu obecnym jest no, obszarem pracy przede wszystkim, czyli w obszarze teorii filozoficznej, to był okres niesłychanie płodny. Chociaż można myśleć o tych teoriach, które się pojawiały filozoficznych w tym okresie, jako o kolejnych próbach właśnie przemierzenia fantazmatu, próbach zatrzymania pewnego rodzaju procesu rozpadania się dotychczasowego świata i dotychczasowego imaginarium. Koniec XIX wieku i początek XX w Polsce jest też taką epoką. I wydaje mi się, że twórczość Wyspiańskiego jest znakomitą rejestracją zmagania się z trudnościami tej epoki. Jest symptomatyczna w tym sensie. Ona ujawnia pewnego rodzaju dysonans, niemożność. Trudność dopasowania się imaginarium do tego, co się dzieje. Znowu, to, co było realne wówczas, można definiować pewnie na różne sposoby. Ja bym położył akcent na tworzenie się zrębów społeczeństwa masowego. U schyłku XIX wieku w Polsce tworzy się społeczeństwo masowe. W zaborze pruskim przede wszystkim przez to, że państwo niemieckie programowo zaczyna włączać masy w politykę. No, to jest polityka Bismarcka wtedy. I po prostu Polacy są włączeni w ten proces, często w opozycji do bismarckowskich Niemiec, ale jednak stają się podmiotem politycznym. Oczywiście zupełnie inaczej to przebiega w kongresówce u nas. Mianowicie, znaczy u nas mówię w Warszawie, mianowicie to jest przede wszystkim industrializacja,
tworzenie się Łodzi, Częstochowy, no samej Warszawy, jeszcze paru innych miejsc, w których pojawia się przemysł, pojawia się masowy, przede wszystkim masowe zgromadzenia czy grupy robotnicze i potem ruch. Wreszcie u was to przede wszystkim jest ruch ludowy, bo u was przemysłu jakoś specjalnie nie, ale owszem, ruch ludowy, tak, który zaczyna polityzować chłopów. Tworzy z nich podmiot. To jest zupełnie nowe zjawisko i oczywiście to zjawisko wybuchnie w Polsce najpierw w 1905 roku, akurat u nas bardziej, ale potem w II Rzeczpospolitej, rozrywanej tak brutalnymi konfliktami, z którymi żadna władza polityczna, żadna suwerenność, przede wszystkim żadna kultura bazująca na przeszłości nie potrafiła sobie poradzić. Otóż Wyspiański, wydaje mi się, rejestruje te procesy, ale nie ma języka, którym może o nich opowiedzieć. On się zmaga z językiem, który odziedziczył po wielkiej tradycji romantycznej. On zmaga się z językiem, który jest językiem żałoby po I Rzeczpospolitej. I ten język żałoby jest z jednej strony dla niego obiektem drwiny, ironii, dystansowania się, a jednocześnie on nie ma żadnego innego. On nie może inaczej mówić o tym, co się dzieje. I wydaje mi się, że fascynujące dialogi z poszczególnymi maskami, które się wyłaniają, są właśnie próbami wyrywania się, szarpania się z tymi figurami. Za każdym razem widać, jak jego myśl, jego uczucia, jak taka kulka w takim labiryncie dziecięcym, musi podążać pewnymi torami. Nawet jeżeli próbuje się dystansować do nich, od nich się odrywać, to zawsze będzie od nich. I jest to na dwóch poziomach. To jest jednocześnie świadome. On, mam wrażenie, jest, opowiada to w sposób niesłychanie przytomny, te swoje zmagania, a jednocześnie jest w tym coś takiego, że jest uwięziony i że on zdaje sobie sprawę z tego, że jest całkowicie uwięziony w tym języku. Uwięzienie w takim dawnym imaginarium jest niebezpieczne, bo z przyszłości spogląda duch dziejów. Mam wrażenie, że tak jak na początku XX wieku myśl dramaturga przemierzała szlaki tego polskiego fantazmatu, ale wtedy to było w wyobraźni, w twórczości, w dramacie. Było to pewnego rodzaju już laboratorium, a propos rozmowy o laboratorium. To dziś cały polski podmiot historyczny przemierza je w dramacie rzeczywistej historii politycznej. Że te role, te języki, te miejsca, te emocje, które z nimi się wiążą, są ciągle wpisane w ten żałobny dramat i jest w tym poczucie pewnej groteskowości czy absurdalności. To, no, nie o to chodzi, a jednocześnie nie ma innego języka. Jeśli ta koncepcja o regresywnym charakterze tych epok upadku i o tym, że fantazmat musi zostać przemierzony, jest trafna, to ten etap takiego politycznego i wspólnego przemierzania tych dziwnych figur, zaczynając od, no, bez urazy, przywoływania ofiar smoleńskich przy wszystkich możliwych uroczystościach,
albo walki, kto może, a kto nie może być pochowany na Wawelu, że to wszystko jest jakoś konieczne, że nie da się zdystansować, przekroczyć fantazmatu, jeżeli się go nie przemierzy. Ale przemierzanie fantazmatu jest niebezpieczne. Niebezpieczne jest z tych przyczyn, które no, większość z tu obecnych zapewne czuje, niezależnie od tego, gdzie lokuje swoje sympatie. Była tu mowa, że jesteśmy na progu pewnego rodzaju wojny czy nienawiści. Ale też jest niebezpieczne z tego względu, że wpija w nas swoje przenikliwe i drapieżne spojrzenie duch dziejów. On się z przyszłości zbliża, a spojrzenie jego nie jest życzliwe, o czym wielokrotnie mieliśmy okazję się przekonywać. Dlatego może lepiej, żebyśmy zbyt długo tego fantazmatu nie przemierzali. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za bardzo inspirujący wykład i chciałbym, żeby dalsza część wieczoru była próbą rozmowy z naszym gościem. I mam ten przywilej gospodarza, więc sam rozpocznę, ale nie chciałbym zbyt długo tutaj tej przestrzeni zawłaszczać i chciałbym już teraz prosić Państwa o pytania, żeby skorzystać z tej sytuacji, jaką mamy. Czy wie pan, ja mam takie pytanie dotyczące właśnie Wyspiańskiego. Znaczy, o ile wydaje mi się to odczytanie bardzo trafne, że on się mierzy z fantazmatem i nie wie, jak z niego wyjść, to z drugiej strony on ma jednak w sobie coś profetycznego. Znaczy, i to w takim sensie przede wszystkim, że Wyspiański w moim przekonaniu, zwłaszcza w Wyzwoleniu, ale też chyba w Weselu, dochodzi do właśnie zdefiniowania tego, że fantazmat nie przystaje do rzeczywistości. I wydaje mi się, że to nie jest całkiem oczywiste w tamtym czasie. Nie wiem, potem pewnie Brzozowski podąża jego tropem, ale to nie była jednak taka powszechna diagnoza. Znaczy, było dużo czegoś takiego, o czym pisze właśnie Brzozowski, takiego powiedzmy szlacheckiego samozadowolenia, takiego zamknięcia się w kokonie, gdzie w ogóle, no, można powiedzieć, to realne w jakimś sensie ono było kompletnie wyparte, kompletnie nieaktywne. I w tym sensie, nie wiem, czy się pan zgodzi, że Wyspiański jednak ma w sobie coś wyzwalającego. Nie dlatego, że mówi nam, jak się odnaleźć w świecie, który jest przed nami, tylko że jakby uzmysławia nam, że my naprawdę już dłużej tak nie możemy. Przecież ten dramatyczna rozprawa z geniuszem, prawda? Kiedy tym geniuszem jest Mickiewicz prawdopodobnie, tak? W każdym razie tego typu narracja. On to wprost nazywa klątwą. Nad nami ciąży pewna klątwa. Tą klątwą jest właśnie to stare imaginarium i my musimy się do niego zwrócić z nienawiścią. To jest strasznie mocno powiedziane. Inaczej on mówi, ja tego nienawidzę, tak? Więc i w tym sensie też to jest pytanie, na ile Wyspiański mógłby być dzisiaj też jednak inspirujący. To jest pytanie też tego miejsca. Ja jestem też w nie jakoś zaangażowany, więc bardzo mi zależy na rozmowie na ten właśnie temat. Na ile on może dzisiaj budzić. Nie dlatego, że nam pokaże, co mamy zrobić, ale potrząśnie nami, żeby nam uzmysłowić, że właśnie dłużej tak się już nie da, prawda? Że realność jest gdzie indziej. I to jakby właśnie idąc dalej, tym wątkiem. Chciałbym pana właśnie zapytać o to, na ile można powiedzieć, że ten dzisiejszy spór polsko-polski, że on jest takim imaginatywnym zafałszowywaniem pewnego bardziej realnego sporu.
Tak? I to jest dla mnie kwestia tego, co wówczas, również w czasach Wyspiańskiego, było nie do ruszenia, no mianowicie tego, że jednak polskie masy były szalenie uwikłane w system feudalny i wręcz zniewolone, prawda? A z kolei ta warstwa wyzyskująca no była jakby kompletnie odcięta od świadomości, że tutaj jest coś nie tak, prawda? I to było szalenie zabetonowane w życiu psychicznym. I moje pytanie jest takie, czy to w jakiś sposób do dzisiaj nie pokutuje? No pan jest autorem tej diagnozy, że mamy już rewolucję przynajmniej w jakimś sensie za sobą, znaczy prześniliśmy ją, jeszcze może jej nie skonsumowaliśmy, ale ona się dokonała. Natomiast na ile to pokutuje w naszym życiu społecznym, że tak naprawdę my inny konflikt nas stanowi, a innym konfliktem na co dzień żyjemy, czy innym konfliktem mówimy? Tak? To jest drugie pytanie. Trzecie może jest tylko takim dopowiedzeniem. Czy myśli pan, że ta polska przestrzeń tożsamościowa, że ona stanowi pewnego jednak rodzaju kontinuum od okresu, powiedzmy, schyłku XIX wieku, czy też jednak to jest inna tożsamość z innym imaginarium, bo ja mam takie dojmujące wrażenie, to nie tylko czytając Wyspiańskiego, ale tak się składa, że dużo się naczytałem tekstów polskiej klasyki o polskości, że można czytać teksty z początku XX wieku i one często mówią w sposób bardziej żywy o tym, co dzisiaj jest, niż teksty współczesne, prawda, gdzie zwłaszcza publicystyczne. No więc o to chciałem pana zapytać, bo myślę, że tutaj jest duża niejasność, na ile my możemy sobie tłumaczyć dzisiejszą sytuację właśnie tymi starymi tekstami, a na ile jednak powinniśmy z tego, tego unikać i z tego zrezygnować. Pierwsze wiąże mi się z trzecim. Ja rzeczywiście całkowicie się zgadzam i wydaje mi się, że starałem się też o tym powiedzieć, że Wyspiański jest w tym swoim zmaganiu się z dziedzictwem takiego języka ustanawiającego, jakim był język romantyzmu w Polsce, a bardzo współczesny. I na pewno jest tak, że on z jednej strony był w tym języku uwięziony i to widać w bardzo wielu tekstach czy jego dramatach, ale z drugiej strony to, w jaki sposób rozprawiał się z poszczególnymi figurami tego języka, było moim zdaniem do dzisiaj unikalne w jakimś sensie. I moje wrażenie w czasie lektury Wyzwolenia jest takie, że każdy z tych dialogów mógłby zostać przeanalizowany jako właśnie pokazanie czy ujawnienie pewnego mechanizmu regresywnego, który ta nasza wspólna podmiotowość podejmuje, próbując uniknąć zmiany, bym to tak określił. To znaczy, że a może się da w ten sposób wykręcić, a może się da w inny sposób wykręcić. I pod tym względem, jako taki pewnego rodzaju diagnosta, Wyspiański jest nieprawdopodobnie przenikliwy. Wydaje mi się, że rzeczywiście nieprzypadkowo tutaj pada nazwisko Brzozowskiego, bo Brzozowski na poziomie teoretycznym, a nie powiedzmy dramaturgicznym, kontynuuje ten rodzaj diagnozy. Dodajmy również, Roman Dmowski niesłychanie silnie kontynuuje ten rodzaj diagnozy, to znaczy jest bardzo alergiczny na tą formację kulturową, która dominuje w polskim życiu również politycznym i na swój sposób ją bardzo brutalnie atakuje. Jednocześnie jest tak, że na przykład masowe społeczeństwo przemysłowe, które było wyłaniającym się duchem dziejów w momencie, kiedy Wyspiański pisał swoje dramaty, to już nie jest rzeczywistość. Znaczy, nasza rzeczywistość jest inna. I w związku z tym jest też pewien rodzaj takiego przesunięcia czy dysonansu pomiędzy tym napięciem, w którym wtedy te teksty powstawały, a tym napięciem, w którym my żyjemy. Ja myślę, że jednym z podstawowych problemów jest na przykład to, że perspektywa międzynarodowa, czy nie polska, jawiła się przede wszystkim pod postacią wojny
o wojnę narodów modlimy się, Panie, ale jednocześnie no, wojna, wiadomo, druga w szczególności, to naprawdę było coś, czego nikt sobie nie wyobrażał wcześniej, że może się zdarzyć na tej skądinąd dość sielankowej pozornie ziemi. Dzisiaj ten świat inny, nie polski, wchodzi zupełnie innymi drogami. Czy wojna się zdarzy, czy nie zdarzy, tego nie wiemy. Natomiast zupełnie bez wojny ten świat się wbija w polską rzeczywistość na milion sposobów, które są zupełnie inne i destabilizują całkowicie ten świat, w którym my żyjemy. Chociażby ja mam 13-letnią córkę, amerykański Facebook to jest jej podstawowy świat, w którym ona funkcjonuje. No, to jest rzeczywistość, której Wyspiański raczej nie brał pod uwagę. I w tym sensie wydaje mi się, że jest z jednej strony niesłychana aktualność, szczególnie w tej umiejętności budowania krytyki i diagnozy, wielka przenikliwość, ale to nas nie zwalnia, i tutaj bym się kłócił z poprzednikiem, który ten fotel zajmował, z obowiązku myślenia. To znaczy, to nie jest tak, że oni za nas już pomyśleli. My jakby ten obowiązek nadal dźwigamy. No i jeszcze ta druga kwestia, to znaczy, czy my odgrywamy te wojny pozorne. Mówi się, że generałowie zawsze odgrywają, czy też prowadzą dawne wojny. To znaczy, że generałowie pierwszej wojny światowej wydawało im się, że mogą prowadzić wojny napoleonowskie, a okazało się, że broń maszynowa i artyleria nowoczesna po prostu uniemożliwia w ogóle ten sposób prowadzenia wojny. A potem generałowie II wojny światowej myśleli, że będą mieli coś w rodzaju wielkich okopów, linia Maginota i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że to jest coś zupełnie innego. No i tak dalej, i tak dalej. Możemy kontynuować te wątki. I w tym sensie, oczywiście, to jest tak, że spory polityczne w Polsce są jak gdyby sporami, które rządzą się językiem, dynamiką, emocjami przeszłości, ale chyba nie da się inaczej. To znaczy jest tak, że zawsze pewnego rodzaju spory gdzieś zakorzenione są w przeszłości. Pytanie, czy one są tylko tym starym imaginarium, które sobie szaleje, czy też one jednak mobilizują pewnego rodzaju rzeczywistość czy realność współczesności. Ja uważam, że one mobilizują, że to nie jest pozorna wojna w Polsce, że tak naprawdę pod słowami, które dotyczą przeszłości, które właśnie jawią się czasami jako groteskowe czy absurdalne, toczy się wojna o bardzo konkretną stawkę i bardzo współczesną stawkę. O jaką? No to trzeba by rozpocząć w ogóle, dlaczego Brexit, dlaczego Trump, dlaczego i takie różne historie. No, ja bym powiedział, żeby nie chcę tutaj rozpoczynać bardzo długiej wypowiedzi, ale ja bym powiedział, że tak naprawdę żyjemy w epoce rewolty antyglobalizacyjnej, która jednak wbrew alterglobalistom nie poszła wcale w takim kierunku, jakim się wydawało, czyli raczej powiedziałem lewicowym czy lewackim, tylko poszła właśnie w kierunku zamykania się pewnego rodzaju kulturowych, narodowych czy społecznych przestrzeni i że to napięcie również w Polsce ma właśnie przede wszystkim ten charakter i że ujawnia pewien globalny konflikt, który nie dotyczy wcale tylko Polski. Ale to mówię bardzo skrótowo, bo to oczywiście wymagałoby dużo no, takiego przygotowania, żeby tę tezę przeprowadzić. Korzyść mi, żeby zadać kolejne pytanie, ale myślę, że lepiej będzie i uczciwie, jeżeli zaproszę Państwa do dyskusji. Więc jeżeli ktoś chciałby zabrać głos w tym momencie, to jest na to szansa. Pan profesor. Jan Woleński. No jestem takim prostym filozofem zajmującym się bardziej logiką niż filozofią polityczną i może dlatego no trochę mnie dziwi, dlaczego tak skomplikowanie mówić o przeszłości. No bo to oczywiście dla mnie zamazuje te rozmaite ważne rzeczy. No weźmy ten wiek XVII. Mówisz, no bo my jesteśmy w jednym komitecie, no to będę mówił po imieniu, tak? No, że to był taki okres upadku.
No dobrze, ale to był także wiek Newtona, Leibniza, Kartezjusza, a nie tylko wojen religijnych, a więc tych, którzy położyli podwaliny nowej nauki, która i tak dalej, i tak dalej. No dla mnie to jest znacznie prościej powiedzieć tak, no w każdej epoce, jak ją dzisiaj rozpatrujemy, czy ją nazywamy upadkiem, czy nie, to jest kwestia umowna, no to jest tak, że są pewne stare tendencje i jest coś nowego, prawda? No i także było w wieku XVII i jest trochę rzeczą dla mnie dziwaczną mówienie, że w wieku XIX, jak Hannah Arendt, ona lubiła takie, prawda, wielkie syntezy. Koniec to był wiek, to był nuda, prawda, przerywana ekscytacją. Myślę, że żadna diagnoza współczesności daleko nie zajdzie w takim języku. Właśnie w takim języku takiej ciężkiej, hermeneutycznej filozofii. I potem wychodzą takie dziwactwa, jak ktoś się zastanawia, czy fantazmat przystaje do rzeczywistości. No przecież nie może przystawać, bo nie byłby fantazmatem. No, no. To jest takie użycie języka, które tylko zaciemna. Ale teraz tak, jeżeli przechodzimy do tej naszej dzisiejszej rzeczywistości, to okazuje się, że można inaczej. Tak? W tych krótkich słowach zarysowałeś taką właśnie tezę, no dość powszechnie podzielaną, że pod tym językiem sporu, prawda, kryją się dawne resentymenty. Zdumiewające to jest zresztą. To jest oczywiście sprawa dla analizy socjologicznej. Aczkolwiek też ta paralela, czy Wyspiański nam może coś pomóc, sądzę, że nic nie może, ponieważ to była inna zupełnie sytuacja, prawda? Polska miała wtedy konflikty, które można powiedzieć, no były naprawdę wielkimi konfliktami narodowymi, czy propozycje przynajmniej. A w tej chwili to, co jest najbardziej dla mnie przynajmniej zdumiewające w tych sporach polsko-polskich, to, że to nagle, właściwie po 25 latach transformacji, o której trudno powiedzieć, że no była rzeczą chybioną, nagle się pojawiła taka sytuacja, prawda, w której no, rzeczywiście jest groteska i absurd. Ja nie potrafię tego wyjaśnić, przynajmniej nie w kilku słowach, ale to mi się właśnie wydaje rzeczą ciekawą. Ja też przez przypadek zupełny, bo dla Teatru Stu napisałem taką rozprawkę interpretującą wyzwolenie w kategoriach filozofii transcendentalnej. Taka wprawka filozoficzna. Można i tak Wyspiańskiego rozumieć. Że to był taki trochę pod wpływem krakowskiego, eklektycznego neokantyzmu. On zresztą słuchał wykładów takiego, prawda, ucznia Kremera. To był jeden z jego profesorów. Więc mi się wydaje, że właśnie jest taka jakaś dziwna dysharmonia w swojej wypowiedzi. Pęknięcie. Z jednej strony jest to taka analiza w kategoriach Nietzschego, Benjamina właśnie, no którego ja można nam chyba trudno zrozumieć jest tę sytuację. A z drugiej strony jest i potrzebna chyba jest chłodna analiza natury socjologiczno-politologicznej. Bo bez tego się chyba tego konfliktu polskiego nie da zrozumieć, nawet jeżeli on jest repliką czegoś, co już Polacy przeżywali wiele lat, jakichś tendencji modernizacyjnych, antymodernizacyjnych, pozytywistycznych, romantycznych, nacjonalistycznych, kosmopolitycznych itd., itd. To się wszystko na siebie nakłada. Natomiast co do tego, ostatnia uwaga, przepraszam, że trochę przedłużam, co do tego jakby języka niedostosowania, tu bym jednak troszeczkę był ostrożny. Bo ja nie sądzę, żebyśmy nie potrafili opisywać naszym językiem większości sytuacji. Nie potrafimy opisać sytuacji szczególnych. Ja się sam zajmowałem kwestią opisywalności Holokaustu i tu rzeczywiście można wykazać, że nasz język jest bezradny, bo on jest językiem dla czegoś innego stworzonym. Może to nie jest wyjątek, być może
Kampuczanie, prawda, Kambodżanie żyjący pod reżimem Czerwonych Kmerów mają tą samą, prawda, ten sam problem. Ale to nie jest to nieprzystosowanie języka do świata, które jest związane właśnie z takim szukaniem fantazmatów opisujących epoki upadku. Ja bym się zgodził z Benjaminem, że takowych nie ma, ale trochę jest inaczej dla współczesnych. No ale mniejsza to, przepraszam, bo za dużo zaczynam mówić. Miło mi, że łączy nas zdumienie, bo jak wiadomo, filozofia w końcu z tego się właśnie rodzi, choć różnie się pewnie filozofuje. Co do tej współczesności, to ja rzeczywiście myślę, że te spory, które moim zdaniem mają bardzo konkretny i realny wymiar w Polsce, i one nie są sporami pozornymi, ale wypowiadane są w języku, który nie jest językiem w gruncie rzeczy przystającym. No to słowo jednak mi bardzo tutaj pasuje do rzeczywistości, która za nimi się kryje, czy które w nich się kryje. I to wynika moim zdaniem z tego, że w Polsce nie została zmieniona, czy nie zbudowany został język nowożytny. To jest, odwołam się tutaj na przykład do tego, co Maria Janion ostatnio pisała do Kongresu Kultury. To znaczy, że ciągle rządzeni jesteśmy przez pewnego rodzaju romantyczną wizję tego, w jakim świecie żyjemy. I właściwie jedyny język nowożytny, który ja znam w Polsce, to jest modernizm, czy futuryzm w gruncie rzeczy. To znaczy futuryzm okresu międzywojennego. Oczywiście były, to Czapliński bardzo często przywołuje, że była cała ogromna rzesza twórców, którzy próbowali na różne sposoby się wyłamać z tej tradycji języka romantycznego, ale w pewnym sensie oni zostali zmieceni kompletnie. To znaczy ich dzisiaj w takiej naszej zbiorowej wyobraźni po prostu nie ma. Już nie mówię, że Jasińskiego nikt nie zna, ale nawet Nałkowska chyba nie za bardzo funkcjonuje. Więc to jest coś takiego, że ciągle żyjemy w tym języku, z którym zmagał się Wyspiański. W tym sensie moim zdaniem Wyspiański nadal ma nam coś do powiedzenia, bo jego zmagania są do jakiegoś stopnia nadal aktualne. Tak bym bronił tej tezy o aktualności Wyspiańskiego i o tym, że myślenie tymi twórcami początku XX wieku może nam bardzo wiele dać. Co do tych takich figur jak Czarny Duch Nudy, czy Epoka Upadku, czy w ogóle Duch Dziejów, no to rzeczywiście to myślę jest kwestia tego, do jakiego stopnia się postrzega historię, no powiedziałbym w takim duchu heglowskim, a do jakiego nie. Znaczy są tacy, których Hegel ukąsił, są tacy, których nie ukąsił, ja należę do tych, których ukąsił. I w związku z tym, jeżeli Jan Woleński jest kimś, kogo Hegel nie ukąsił, to bardzo nam trudno się będzie dogadać w kwestii tego, jak postrzegamy podmiot filozoficzny. No a jeżeli chodzi o to, czy są epoki upadku, czy nie, wydaje mi się, że no taki nawet zdroworozsądkowe spojrzenie, czy taka język potoczny i naturalny mówi, że pewna epoka dla Polski była epoką rozkwitu. Mówi się, że Polska renesansu w najlepszym okresie Rzeczpospolitej obojga narodów była owszem krajem rozkwitu pewnego, choć jest to wątpliwe i Jan Sowa ma co do tego różne wątpliwości. Natomiast okres XVII wieku właśnie, a szczególnie epoka saska, to jest jednak pewien rodzaj upadku. No, mówi się o tym, że okres czarnej śmierci i schyłek średniowiecza w Europie to jest epoka upadku pewnego.
język potoczny, czy schyłek cesarstwa rzymskiego, używa tej kategorii i jakoś nasza wyobraźnia ją wypełnia, więc w tym sensie wydaje mi się, że ona jest użyteczna i ta dyskusja Benjamina no, daje do myślenia, ja bym to tak po prostu nazwał. Ja nie mówię, że trzeba się od razu zgodzić z wszystkimi jego tezami, ale zdecydowanie wydaje mi się, że one są warte kontynuacji i przemyśliwania. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Przepraszam Państwa bardzo, ja jestem filozofem, będę prostym językiem rozmawiać z Panami. Na pewno nie językiem Wyspiańskiego. Filozofią interesowałam się i do starych lat mi to po prostu zostało z młodości. Mianowicie Panowie mówią o rozbiciu tutaj społeczeństwa. Oczywiście, że tak. Kwestia jest na pewno w poczuciu wolności. Jak człowiek wolny, który zawsze był w niewoli, jakiejś tam niewoli, dzisiaj jak gdyby tą wolność poczuwa. I w związku z tym mnie bardziej interesuje to, że my potrafimy się zjednoczyć jako naród. Bo były tego przypadki. Było kilku wodzów, to znaczy pierwszy wódz Józef Piłsudski na pewno. Następnym wodzem był na pewno Lech Wałęsa. I wtedy można było powiedzieć, że naród w większości był jak gdyby jednością. Teraz, po tym wszystkim, co się zdarzyło, losy pewnych ludzi się rozeszły i mimo wszystko czekamy na osobę, która potrafi znowu zjednoczyć nasz naród. Pozornie wydawałoby się, że już mamy taką osobę, która skupiła wokół siebie znaczną grupę ludzi i w jakiś sposób nie chcąc wchodzić tutaj w politykę, ale widać, że po prostu jak gdyby mierzy się z tym nazwaniem jak gdyby jego przywódcą narodu. Jak panowie myślą na ten temat, czy nowa osoba, która zawładnie, to znaczy przepraszam, był tutaj, pojawił się ruch Kodowski przecież i był ogólno jak gdyby poczucie tej jak gdyby społeczności, która się zjednoczyła właśnie bez języka, bez niczego. Jak gdyby ludzie poczuli, że muszą się ruszyć, wyjść z tych domów i w jakiś sposób pojawić się w określonych miejscach. Czyli jest potencjał w narodzie. Tylko brakuje nam osoby, która by tą całość społeczeństwa pociągnęła. Bo sami widzimy, że przywódcy obecni nie zdają egzaminu. Nie są na odpowiednim poziomie. Oni powinni szybko zniknąć, przynajmniej takie jest moje zdanie, żeby dać innym pole, którzy może inaczej, w inny sposób pokazaliby nam, jak właśnie nam, czyli Polsce, jak naród się powinien jednoczyć. Co powinno być wartością dla nas jako narodu. Bo tak naprawdę to właśnie gadamy i nic z tego nie wychodzi. I Państwo jako filozofowie, bardziej to o socjologów chyba powinno się oprzeć, powinni dać jakiś sygnał albo no, stworzyć jakieś pole do dyskusji, która by właśnie doprowadziła nas do czegoś. Bo tak naprawdę coraz bardziej się rozjeżdżamy. Ja jestem techniczna, więc widzę zupełnie inaczej ten świat. I okay, chciałam Państwu powiedzieć... Do konkluzji zmierzać, bo jeszcze chcielibyśmy... No właśnie, chodzi mi o tego kogoś, kto po prostu nas pociągnie do dobrej rzeczywistości, nowej rzeczywistości. Dziękuję. Ja mogę. No, ja myślę, że trochę ucieknę od odpowiedzi na to pytanie, ale czasem ucieczka pozwala zobaczyć coś z innej strony. Chciałbym wrócić do Wyspiańskiego na moment. Jest coś bardzo niepokojącego dla mnie w tym chyba takim kluczowym momencie walki jego czy mierzenia się z maskami. No, kiedy padają właśnie te słowa, nienawidzimy się nawzajem i to nie jest nasze najgorsze złe, może to jest w ogóle nasze najlepsze. Długo się zastanawiałem nad tymi słowami, ale wydaje mi się, że
jest pewien klucz, w którym można tym słowom rzeczywiście oddać sprawiedliwość. Znaczy, że my za wszelką cenę jakby marzymy o jakiejś jedności, prawda? Że my się jako społeczeństwo zjednoczymy. I teraz być może, że to jest właśnie taki szkodliwy fantazmat, który nas w jakiś sposób zatruwa. Jest w tym być może jakieś poczucie winy. Znaczy uznajmy ten fakt, że my naprawdę się między sobą bardzo różnimy i się naprawdę w pewnych kwestiach nienawidzimy. Nawet tak mocno powiedziane, bo zwykle to jest tak, mamy dwie strony sporu i teraz mówi się dużo o mowie nienawiści, ale to jest zawsze, że to ci drudzy używają mowy nienawiści. Natomiast my oczywiście kochamy ojczyznę, jesteśmy zatroskani o suwerenność narodu, czy żeby nie być tak jednostronnym, jesteśmy zatroskani o ład konstytucyjny, prawda, i o instytucje i tak dalej, i tak dalej. Być może tak, ale wydaje mi się, że paradoksalnie pewną drogą do porozumienia czy do przerzucenia mostów jest uznanie tego faktu, spojrzenie prawdzie w oczy, że naprawdę się nienawidzimy. Tak? I zobaczenie, że jest strasznie dużo jakiegoś takiego, nie wiem jak to nazwać, energetycznego czy popędowego potencjału w tej nienawiści, tak? Że tak naprawdę to jest strasznie duża energia taka, nie wiem, społeczna czy psychiczna, która idzie po prostu w komin, prawda? Czy wręcz w jakąś destrukcję. I żeby to odzyskać, to wydaje mi się, że warto byłoby może jakby przestać tak się wewnętrznie oburzać, że jest taki podział i że jest taka nienawiść. To tak trochę właśnie uciekając z innej strony podszedłbym do pani pytania. Ja wiem, ja tu nie czuję żadnej nienawiści, więc dlatego też dla mnie... Ja nie odczuwam w społeczeństwie nienawiści, bo jakoś tak po prostu... Nie wiem, dlaczego państwo nazywają to zjawisko nienawiścią. Różnimy się i będziemy się różnić i tutaj w ogóle nie ma o tym dyskusji. Mhm. Wiadomo, powinniśmy dyskutować, ale nie powinniśmy rozchodzić się po dyskusji, że każdy jak gdyby... ma swoją prawdę. Wracam do Tischnera o tych trzech prawdach przy okazji. Myślę, że mamy jeszcze czas na pytanie. Bardzo proszę. A potem pan Jacek. Pociągnąłbym ten wątek, który pan poruszył w gruncie rzeczy, bo wydaje mi się on tutaj kluczowy. To znaczy to po pierwsze pokazuje przenikliwość Wyspiańskiego, który moim zdaniem niezwykle trafnie nazywa pewną cechę, która w Polsce jest bardzo trudno przyjmowana. I to znaczy pewien rodzaj nienawiści, która w tym społeczeństwie moim zdaniem zawsze istniała i nie należy udawać, że jej nie ma. Ja mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich miesięcy po prostu widziałem tą nienawiść, kiedy jedna demonstracja spotykała się z drugą demonstracją i ludzie krzyczeli do siebie z nienawiścią. Jak na razie ta nienawiść nie zamienia się w przemoc fizyczną, to znaczy nikt nikogo nie bije kijem ani nie maczetą, ale kto wie, co będzie za parę miesięcy. Problem polega na tym, że natomiast słowa, krzyki, emocje, które się rysują na twarzach ludzi, moim zdaniem to jest nienawiść. Ale na co dzień nie mamy takiej? O tego nie wiem, to znaczy wystarczy posłuchać albo poczytać, co ludzie mówią i piszą na temat tych, których uważają za swoich przeciwników politycznych. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Europejska demokracja zrodziła się z wojen domowych. Najpierw były te XVII-wieczne wojny domowe, wojny religijne, które no, tam stopniowo wyłoniły nową nowożytną formę suwerenności, która potem zamieniła się w różnego rodzaju formy demokracji. Potem były XX-wieczne wojny ideologiczne, po których ta współczesna demokracja europejska co najmniej się zbudowała. I wspólnota polityczna, tak jak ona została zaprojektowana w nowożytności, to nie jest wspólnota ludzi, którzy są wobec siebie przyjaźni i życzliwi. To jest wspólnota ludzi, którzy są przeciwnikami, a jeszcze przed chwilą byli wrogami walczącymi na śmierć i życie. I moment, w którym we wspólnocie politycznej rezygnujemy z przemocy, czy to przemocy fizycznej, czy symbolicznej, i uznajemy, że owszem, jesteśmy nadal przeciwnikami i może wcale nie mamy tak dużo wspólnego, ale łączy nas wspólnota losu, po prostu żyjemy w jednym kraju, państwie, na jednej ziemi. I z tego konsekwencją jest to, że musimy jakoś sobie ułożyć to życie, nawet jeśli się nienawidzimy. To jest moment, kiedy tworzy się nowożytna wspólnota polityczna. I wydaje mi się, że Polska dopiero dojrzewa do tego rodzaju wspólnoty politycznej. Że to, o czym pani mówiła, te wielkie postacie ojcowsko-wodzowskie,
to były takie sposoby zakrywania tego, że my tak naprawdę mamy przed sobą zadanie umiejętności życia razem, mimo tego, że się fundamentalnie różnimy. Fundamentalnie. I oczywiście to jest na dodatek mit o tych postaciach, ponieważ ani Piłsudski nigdy nie był powszechnie uznawany. Był ogromny odłam polskiego społeczeństwa, przede wszystkim narodowa demokracja, która po prostu uważała go za uzurpatora. Wałęsa, no to nie muszę opowiadać, bo wszyscy wiedzą, ale nawet w tym okresie karnawału 80. roku, który miał swoją specyfikę, to był okres rewolucyjny, ja akurat to pamiętam, to była rewolucja, rewolucja jest pewnego rodzaju karnawałem, więc stąd ówczesna jedność i mobilizacja, ale nie zmienia to faktu, że już wtedy konflikt był bardzo głęboki i ten konflikt oczywiście wylał się później w znany nam sposób. Więc oczywiście nie ma takich figur jednoczących i moim zdaniem dzięki Bogu raczej już ich nie będzie. My musimy umieć stworzyć instytucjonalną wspólnotę demokratyczną czy wspólnotę polityczną, a nie liczyć na to, że pojawią się jacyś wodzowie czy inne takie postaci, które nam to załatwią za nas po prostu. Bardzo proszę. Ja mam w razie czego już mikrofon. Dobrze, to pani pierwsza, a potem pan. Przepraszam. Zapewne jak wypowiem się jako jedna z najmłodszych osób tutaj zadających pytania. Czekaliśmy na panią. No bo kiedy u nas była zmiana ustrojowa, nie byłam jeszcze w planach, ale o tyle, o ile chciałabym się wypowiedzieć, bo 25 stycznia ma być taka ogólnopolska akcja protestów studentów plus ludzi związanych z uczelniami. No i oczywiście poczułam się taka w sensie w ważnym momencie świata, no i oczywiście jakoś tam biorę udział w organizacji, ale w Poznaniu. I właśnie, ja tam teraz studiuję kulturoznawstwo i kwestia jest tego typu, że jesteśmy no logo. Żadnej partii nie reprezentujemy. Nie reprezentujemy też żadnego ruchu KODU, ani anarchistycznej zemsty na ulicy Fredry, która jest super. Znaczy mnóstwo rzeczy organizuje w Poznaniu, właśnie taka kawiarnia, księgarnia anarchistów. Jest świetna. No jakby Poznań jest taką stolicą alternatywnych też teatrów. Zapraszam. Ale oprócz tego jest bardzo fajnie. No też jestem po teatrologii, po performatyce jakby tej specjalizacji, więc jakby mam też takie spojrzenie na w ogóle życie i politykę. Że prosimy o konkluzję, teatry. Dobrze? Bo, i konkluzja właśnie, bo jestem wątkowa. Konkluzja jest taka, że zaczynamy się zastanawiać z tym całym gronem organizatorów tego protestu. Oprócz tego, żeby pokazać, że ludziom w miarę myślącym w tym państwie nie odpowiada jakby kłócenie się, dzielenie państwa, jakieś nastroje nacjonalistyczne, krzywdzenie demokracji samej w sobie i tak dalej, no to czego my chcemy w sumie? I tak chcieliśmy się zastanawiać. Chcemy powtórnych wyborów? No nie, no bo będzie taki sam bojkot, jaki był 2 lata temu, czy kiedy to było, kiedy nikt prawie nie poszedł na wybory, bo nie ma na kogo głosować, więc wolą narodu, no bo wszyscy prawie zagłosowali, na partię, która aktualnie rządzi. I będzie tak samo, będzie podobnie, bo nie ma jakby, nie wykrystalizowało się moim zdaniem jakieś następstwo, znaczy coś następcy. I tak w sumie ja bym tak chciała jakiejś metamorfozy tego rządu. Nie wiem, jakiegoś katarzis. Nie wiem w sumie, co by z tym rządem miało się stać, oprócz tego, że zauważy, ups, chyba aż tak nie można. Ale jakby to, że są likwidowane gimnazja, na którym się pracowało 20 lat, tak się to likwiduje. To, że na przykład instytuty badawcze, nagle się okazało, że to może być tylko doktor, nie musi być habilitowany i może go wybierać partia, która rządzi. Nikt w Polsce o tym prawie nie wie. A ludzie normalni, ludzie nienaukowi wychodzą z założenia, że ich to nie obchodzi. Jakby zastanawia mnie to, o co walczymy, nawet jeśli się zjednoczymy i będzie nas wiele tysięcy w Polsce,
o co nam chodzi, o co walczymy, jak się nas ktoś zapyta. No, dziękuję bardzo. Wiem. To teraz pan. Po pierwsze, bunt jest odwrotną stroną zależności, jak wiadomo. To znaczy, że jeżeli ktoś jest przeciw czemuś, to jest jednocześnie niesłychanie zależny od tego czegoś. I mam wrażenie, że o tym właśnie pani mówi. Ale, a druga sprawa, poznański profesor, wspomniany już tutaj dzisiaj Przemysław Czapliński, wzywa do tego, żeby zbudować nową narrację. To znaczy, że pewien rodzaj uzasadnienia demokracji, które dominowało w ciągu tych 20 paru lat, no i chyba to, co pani mówi, oświadcza, że tak jest, się wyczerpało. Jest pytanie, jaki nowy rodzaj uzasadnienia dla demokracji można stworzyć, wymyślić, opisać, żeby on miał siłę mobilizującą. Nie tylko przeciwko czemuś, ale właśnie do czegoś. I o to między innymi ten Czapliński, ale też pewnie różne inne osoby się dopominają. Bo i tu wrócę do właściwie głównego naszego wątku. My się ciągle zmagamy z tymi figurami przeszłości, ale brak nam języka czy wyobraźni, która by opowiedziała, do czego my właściwie chcemy tak na nowo. Bo dogoniliśmy już Europę to, o czym mówił profesor Woleński, to znaczy, że transformacja się jakoś udała. No dobra, no dogoniliśmy, ale co dalej? Znaczy ja bym... No ja bym wolał nie, ponieważ jedyna alternatywa, jaką znamy, nie, nigdy nic nie wiemy i co więcej, jest na przykład taki dość znany filozof holenderski Frank Ankersmit, który mówi, że wracamy do średniowiecza i średniowiecznej organizacji społeczeństwa. To znaczy hierarchiczne, familie oparte na więziach rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Ja nie przepadam, więc wolę już demokrację. Może, ale to właśnie, żeby ona mogła zaistnieć, ktoś ją musi opisać. Dobrze, okej. Okay. To bardzo otrzeźwiające pytanie. Proszę bardzo, Jacek. Dzień dobry, Jacek Ślusarczyk. Przywołam trzy wątki, które mnie bardzo interesują. Pierwszy wątek dotyczy przywołania książki, której recepcja jak widzę w polskim myśleniu o języku i polskiej refleksji o naszych podziałach w ogóle nie istnieje. Myślę tu o książce Witolda Wirprzy, Polaku, kim jesteś, w którym on w niezwykle błyskotliwy sposób analizuje tą naszą skłonność w języku do nominalizmu, do fantazmatów nominalistycznych, podczas gdy realność nam ucieka. I to jest w zasadzie tradycja od czasów Kochanowskiego aż do dwudziestowiecznej literatury. To jest niezwykle głębokie studium tego, dlaczego być może my nie potrafimy się dogadywać. Sprawa druga to mój postulat. Mianowicie prosiłbym Piotrze, gdyby była taka możliwość, żeby w ramach następnego seansu spirytystycznego spróbować przywołać tutaj Michała Bobrzyńskiego. Żyjemy w czasach niepogody dla Stańczyków. Jak wiadomo, Stanisław Wyspiański nienawidził Stańczyków i ich w Weselu w szczególnie mocny sposób sposponował, a wydaje mi się, że odwołanie się do języka stańczykowskiego, do języka bobrzyńskiego, tarnowskiego w naszych czasach jest sprawą dość istotną, prawda? Myślenie realistyczne. I sprawa trzecia. Bardzo ciekawe, że pan odwołał się do pasaży paryskich i do tego cytatu, bo w gruncie rzeczy z tego samego kręgu kulturowego, ale nieco później, bo w latach 50. Martin Heidegger, mówiąc o czasach upadku właśnie, odwoływał się do tej słynnej frazy Hölderlina z Patmos: tam, gdzie rośnie niebezpieczeństwo, rośnie też ratunek, prawda? A tutaj pan, jakby przywołując Benjamina, znosi w ogóle kwestię niebezpieczeństwa. W związku z tym może i ten ratunek nie jest potrzebny. To trzy uwagi.
Ja tylko mogę powiedzieć o naszych seansach, no, że przede wszystkim to odzew z Państwa strony będzie decydował o tym, czy kolejne próby seansów podejmiemy, więc ten głos na pewno będzie dla nas jakąś zachętą, inspiracją. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o pozostałe pytania, to przerzucę tutaj na Pana ciężar. Wydaje mi się, że zdanie Beniamina raczej współgra niż kwestionuje to, co napisał Heidegger. To znaczy stwierdzenie nie ma epok upadku Beniamina jest jednak pewnym paradoksem. To Beniamin wie, że mówi o epokach uważanych powszechnie za epoki upadku. Co więcej, wie, że to nie jest tylko taki sąd potoczny, ale że były to epoki też, w których no, działy się rzeczy straszne, mówiąc po prostu, chociaż w większości epok dzieją się rzeczy straszne i to też o tym nie powinniśmy zapominać, a Beniamin na pewno miał tego głęboką świadomość. Ale więc niebezpieczeństwo jest na pewno obecne. Raczej powiedziałbym, Beniamin mówi coś podobnego. Tam, gdzie jawi się niebezpieczeństwo, zawsze też jawi się jakiś rodzaj ratunku. Natomiast bardzo mnie zaciekawił Pan tym tekstem Wilpsza, przede wszystkim tezą, że już za Jana Kochanowskiego ten rozdziew istniał. Ja myślę, że to przywołanie Wilpszy jest o tyle ciekawe, że z niego płynie trochę taka w sumie bardzo, z jednej strony optymistyczna, a z drugiej strony jednak pesymistyczny wniosek. Znaczy, optymistyczny jest taki, że my się jakby jako Polacy w naszych sporach i w naszym życiu wewnętrznym jakby wyładowujemy wyłącznie w przestrzeni słów. Wyłącznie. I w związku z tym to optymistyczna konsekwencja jest taka, że do rozlewu krwi w Polsce nie dojdzie. Tak? Nie dojdzie przynajmniej na bazie tego konfliktu wewnętrznego, który mamy. Natomiast negatywna jest taka, że w takim razie w ogóle trudno sobie wyobrazić jakiś moment przesilenia i jakby wyjścia w inne imaginarium. Jeżeli w ogóle nawet jakieś wykreujemy, to one będzie oderwane od realnego nadal, bo chodzi głównie o to, żeby w słowach uciekać od rzeczywistości. Więc ten Wilpsza, może on się nadaje na seans spirytystyczny, zastanowię się. Także to jest bardzo cenne, myślę, przywołanie. No tak, tylko, bo to jest ta teza, która łączy właściwie Brzozowskiego, Dmowskiego i tak dalej, ale wydaje mi się, że tak naprawdę tak już nie jest. I nie powinniśmy się tak bardzo uspokajać tą tezą. Okej. Okay. Pańskie pytanie, myślę, że to byłoby przedostatnie pytanie, więc kto byłby ostatni pan? Proszę bardzo. Najpierw tam. Dobry wieczór. Nazywam się Michał Olszewski i nie śmiem wdawać się w rozważanie językowe, natomiast ponieważ część z Państwa na sali formułuje pytanie, co dalej i co się rodzi, to wydaje mi się, że są pewne przesłanki, które pozwalają na to pytanie odpowiedzieć. I takie dwa przykłady z ostatniego czasu, które przychodzą mi do głowy i które zdają się pokazywać, w jakim kierunku zmierzamy. Jest to moim zdaniem kierunek bardzo niepokojący. To po pierwsze fascynacje Jarosława Kaczyńskiego. Ci z Państwa, którzy śledzą jego biografię, z pewnością wiedzą, że on się fascynuje swoim takim ojcem duchowym, czyli profesorem Ehrlichem, który gdzieś tam formułował tezę, że są momenty, kiedy prawo powinno ustąpić przed wartościami. A drugi taki przykład, ostatni, z ostatnich dni, to jest słabo jakoś zauważony wywiad przyszłego metropolity krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. To jest wywiad z Rzeczpospolitej z plusa i minusa, wywiad udzielony w numerze świątecznym i tam arcybiskup Marek Jędraszewski mówi czarno na białym, że to jest moment, w którym procedura powinna ustąpić przed wartościami. I to jest dla mnie coś strasznego. Ktoś z Państwa mówi tutaj o budowie instytucji nowych. Te sygnały, które się pojawiają, pokazują, że my raczej zmierzamy w kierunku społeczeństwa, takich grup, które będą mówiły, z nami są wartości, w związku z tym my nie musimy przestrzegać prawa, z nami są wartości, w związku z tym my możemy odstawić tych czy tamtych do kąta i wydaje mi się, że tak właśnie niestety się dzieje. Widzimy uwiąd instytucji, które po prostu są nudne, żmudne, które wymagają negocjacji, spotkań,
po co to wszystko, skoro wartości są z nami? Dziękuję. To znaczy, że wszystko to prawda, ja bym tylko powiedział tak, że jeżeli pojawia się niebezpieczeństwo, to zawsze pojawia się też ratunek, jak mówił i Benjamin, i poniekąd Heidegger. Myślę, że ujawnienie się tego sposobu uprawiania polityki. Hannah Arendt pisała, że kiedy w polityce pojawia się miłość, to robi się naprawdę bardzo niebezpiecznie. To ujawnienie się tego rodzaju polityki jednocześnie nieprawdopodobnie. Ja jestem naprawdę tym zaskoczony. Zmobilizowało tych, którzy w kraju, który jest w ogóle dość słaby pod względem proceduralności, stosowania reguł i tak dalej, są bardzo przywiązani do właśnie tego instytucjonalno-proceduralnego charakteru demokracji. I ten spór wcale moim zdaniem się nie zakończył. Problem polega na tym oczywiście, że to nie jest spór dotyczący tylko Polski, to jest spór globalny. I właśnie myślę, że jesteśmy naprawdę w bardzo ciekawej epoce, z której mogą bardzo różne rzeczy wypłynąć i to się nie stanie w Polsce, to się stanie no właśnie w skali globalnej. Ale to nie jest tak, że tego ratunku zupełnie nie widać. Wydaje mi się, że on się jednocześnie wyłania razem z tym niebezpieczeństwem. Proszę bardzo. Moje pytanie jest, jak te imaginaria jako dyskursy znaczeniowe stabilizują swoją wiedzę, czyli autopoetycznie tak stwarzają swoje elementy, tutaj mówiąc Niklasem Luhmannem. Czy ta stabilizacja tego, tych struktur znaczeniowych, tak jakby ma swoje środowisko, czyli coś może ewentualnie jakieś inne systemy znaczeniowe ją otaczają, czy jest jakaś tutaj wymiana, bo tutaj trochę cytuję rozumienie systemowe Niklasa Luhmanna, jak te imaginaria tak jakby się same stabilizują, jak potrafią być tak jakby, bo pan wspomniał, że jest niebezpiecznie cały czas się utrzymywać tak jakby w tych imaginariach, i cały czas tak jakby to znaczenia powtarzać, nie przekraczając ich, czyli jak można tak jakby znaczeniowo przekroczyć to, czy to jest coś, co jakby jest wymiana między tymi systemami, które między sobą potrafią, jak jedno się straci, na pewno się nie otworzyć, ale jakoś jest zakodowana tam wiedza tego systemu, który tak jakby, no trzeba znać trochę Luhmanna, żeby mnie może teraz rozumieć. Ale oprócz tego jeszcze taki wątek, bo dzisiaj czytałem książkę, jak śmieci znaczeniowe, czyli coś, co jest mało, nic nie znaczy, co nie jest uznawane, jednak jest jakimś jakby nawozem dyskursywnym, z którego może się coś bardziej znaczącego wykluć w przyszłości. Jak obecny dyskurs przyciąga to coś, co jest w przyszłości. Takie to moje przemyślenie. To są oba pytania dość trudne, bo one są rzeczywiście wymagają takiego uruchomienia tej teoretycznej maszynerii, która stoi za tymi no, tezami, które ja formułowałem w tym wykładzie. Co do pierwszego, to środowiskiem funkcjonowania imaginariów, zgodnie z definicją Charlesa Taylora, który w ogóle wprowadził to pojęcie jako takie właśnie pojęcie teoretyczne, są praktyki społeczne. To znaczy, że tak naprawdę imaginaria są uzasadnieniami praktyk społecznych. Kiedy ludzie coś robią w przestrzeni społecznej, a przestrzeń społeczna to jest każda przestrzeń wszelkiej praktyki w gruncie rzeczy, to nie do końca świadomie jest to uzasadnione przez pewne imaginarium. Na przykład jest imaginarium pełnienia ról społecznych w rodzinie i działam w zgodzie z tym imaginarium. W związku z tym środowiskiem istnienia imaginariów są praktyki społeczne i jednocześnie językowe uniwersum, dzięki którym one się trzymają, że tak powiem, kupy, czyli różnego rodzaju opowieści, narracje, które to wszystko spajają. Rolę ojca spajają, powiedzmy, z rolą
żołnierza w tradycji europejskiej. I teraz one są stosunkowo bardzo trwałe, są dość homeostatyczne. Zmiana następuje zwykle albo przez wchłonięcie przez inne imaginarium. To jest bardzo częste tam, gdzie istnieje duża nierównowaga pomiędzy społecznościami. A ta odporność na zmianę skąd się bierze? Znaczy zmiany, no, na zmiany znaczeniowe, skąd się ta odporność bierze? Skąd tutaj jest taka psychodynamiczna? Bo to są systemy. A jak wiadomo, systemy mają strukturalną skłonność do zachowywania pewnej homeostazy, pewnej równowagi. No to jest akurat teza, która wyrasta z strukturalizmu językowego. To znaczy, że systemy językowe są stosunkowo odporne na zmiany. Oczywiście zmiany zachodzą, ale są stosunkowo odporne na zmiany. A druga zmiana to jest przez wydarzenia traumatyczne. To znaczy przez takie wydarzenia, które są na tyle dużymi wstrząsami, żeby doprowadzić do pojawienia się, że tak powiem, nowego porządku tych wszystkich imaginariów. I można powiedzieć, że upadek I Rzeczypospolitej i pojawienie się potem powstania, to było w Polsce wydarzenie traumatyczne, czy ten rodzaj wydarzeń, które ukształtowały w dużym stopniu imaginarium, które do dzisiaj rządzi polską wyobraźnią. Ja bym powiedział też, że na przykład dzisiaj Powstanie Warszawskie jest takim wydarzeniem traumatycznym, które organizuje polską wyobraźnię. Wszystko jest tak projektowane przynajmniej, prawda? Proszę Państwa, dobiegamy do końca. Ja bym chciał bardzo Państwu podziękować.